Bitwa pod Grunwaldem wydaje się być takim momentem historii, który doskonale jest znany każdemu Polakowi. Tak naprawdę to, co rozegrało się 15 lipca 1410 roku na polach między Łodwigowem, Stembarkiem a Grunwaldem, jednak mimo posiadania bogatej literatury, a przede wszystkim dwóch wspaniałych monografii profesora Stefana Marii Kuczyńskiego i profesora Andrzeja Nadolskiego, nadal kryje w sobie wiele zagadek. Zwłaszcza, że najnowsze badania archeologiczne w miejscu, w którym przypuszczalnie według tradycji poległ wielki mistrz krzyżacki, pokazują raczej zagadkę, odkrywają zagadkę niż prawdziwe ślady. Tak naprawdę ta bitwa więc zostaje nadal zagadką, a przede wszystkim to, co kryje się w podświadomości, w zasadzie w podświadomości każdego Polaka, jest jeszcze bardziej ciekawe. Oto bowiem myślę, że najlepiej ujął to w swojej książce, najlepiej literacko, Paweł Jasienica w książce Polska Jagiellonów, przedstawiając taki obraz, że kondukt żałobny wielkiego mistrza zdążył przed wojskami Jagiełły, wojskami koronnymi i litewskimi przybyć do Malborka. Wydaje się, i to właśnie ta podświadomość nam podpowiada, że jest to kolejne z serii niewykorzystanych zwycięstw, zwycięstw, które mogły zmienić bieg historii, a wydaje nam się, że tak się nie stało. Dzięki dziełu Długosza, Banderia Prutenorum, który zebrał i polecił odrysować zdobyte sztandary krzyżackie, możemy stwierdzić, jakie osoby, jakie chorągwie zostały zdobyte. Natomiast dzięki zachowanym w Archiwum Głównym akt dawnych dokumentom można stwierdzić, że przedstawiciele tych chorągwi, na przykład biskup warmiński czy biskup pomezański, w ciągu niewielu dni po bitwie zgłosili się do króla Władysława, żeby złożyć swój hołd i swoje oświadczenie, że nigdy więcej przeciw królowi występować nie będą. Jednym z ciekawszych przypadków jest przypadek księcia Kazimierza Szczecińskiego. Było dwóch braci, książę Kazimierz i książę Bogusław, z których jeden, Bogusław, zdążył dotrzeć do właściwej strony, czyli strony polsko-litewskiej. Drugi wahał się, no i niestety nie zdążył na czas dotrzeć do właściwej strony. I właśnie Bogusław z rycerzami pomorskimi prosi króla najpierw o ułaskawienie swojego brata i zobowiązuje się w jego imieniu, jest wystawionych w tej sprawie kilka dokumentów, że książę nie będzie walczył nigdy więcej przeciw królowi polskiemu i wielkiemu księciu litewskiemu. Działalność Jagiełły na tym obszarze stawia jedno pytanie. Czy aby Jagiełło świadomie nie zwlekał z podróżą pod Malbork i czy aby świadomie nie założono, że Malborka zlikwidować nie można, bo oczywiście to jest gra wyobraźni, ale co by się wtedy stało? Jak Europa chrześcijańska mogłaby się zjednoczyć przeciwko królowi Jagiellę? Nie należy zapominać, że wielkim rywalem w tej grze był ktoś zupełnie inny, ktoś, kto popierał niewątpliwie zakon krzyżacki, ale tylko dla swoich interesów. Był to starający się o tytuł cesarza król rzymski Zygmunt Luksemburski. I Zygmunt Luksemburski z pewną niechęcią, wiązało się to raczej z działalnością jego polityczną na terenie Rzeszy i szukaniem poparcia krzyżackiego, w październiku 1410 roku przeprowadził taką nieudaną zresztą ekspedycję w okolicach Nowego Sącza. Tak naprawdę jednak gra, którą znamy jako gra o Grunwald, toczyła się o coś zupełnie innego i jak patrzy się z tej innej perspektywy, sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej.